Policja zatrzymała w centrum Warszawy 120 kibiców klubu Lazio Rzym, którzy obrzucili funkcjonariuszy kamieniami i butelkami. Około godziny 16:20 grupa ponad 100 rzymskich kibiców szła w centrum Warszawy przy ulicy Marszałkowskiej, gdy zobaczyli radiowozy, tak relacjonuje policja. W stronę policjantów poleciały butelki i kamienie, niektórzy zaczęli zakładać kamieniarki. Wtedy policja interweniowała, zatrzymała 120 z nich. Są teraz przewiezieni do jednostek policji, tam będą przesłuchani.